Witam was w kolejnym odcinku Kuchennych Rewolucji. Dzisiaj jest przełomowy odcinek, bo tak naprawdę zaczynamy nowy sezon, bo jest to już szósty sezon, odcinek pierwszy. No i możliwe, że tak jak wy, ja nie widziałem tego odcinka, także nie wiem, co tu się będzie działo zupełnie. Zaczynamy. Albo zanim zaczniemy, to zostawcie po prostu jeszcze łapkę w górę, subskrypcję i napiszcie w komentarzu, po jakim czasie od pojawienia się tego odcinka na YouTubie go oglądacie po prostu. Nie wiem, czy po 15 minutach, czy po godzinie, czy po dniu. Napiszcie po prostu, jak to u was wygląda i zaczynamy odcinek. Restauracja w Chodzieży kameralna jest wyłącznie z nazwy. Mi się tu po prostu zajebiście nie podoba. Stoły wyglądają jak po powodzi. Składowisko brzydkich, starych, zniszczonych mebli. Kuchnia nie zna słowa obciach. Najgorzej, że my nie mamy świeżej kontróbki. Ja tego nie będę jadła. Stuknąć je w głowę, k***a, mała tym kopytkiem. Bo nie zna właściwie niczego. Przepis na kurczaka po polsku. Nie wiem. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nic mi to nie... Zwariuję! Obejrzeliśmy już bardzo dużo odcinków Kuchennych Rewolucji, no nie da się ukryć. Tak zniszczonych mebli, tak brzydko wyglądającego jedzenia, które było przed chwilą w tej zapowiedzi, to jeszcze chyba nie było. Kopyt... Nie ma. Nie ma innej nazwy. Nie ma. Stan wiedzy restauracji, a i również szefowej kuchni, jest na poziomie zero. Pomoże mi pani Magdo. Nie wiem. Jak to nie wiem? Zawsze w takich sytuacjach Magda Gessler odpowiada, że postara się, że ma nadzieję, a tutaj nie wiem. Czyli tu możliwe, że będzie się naprawdę grubo działo. Szwajcaria Chodzieska to wspaniały zielony zakątek Wielkopolski, bujne lasy i malownicze jeziora. W tak pięknych okolicznościach przyrody położona jest sama Chodzież. Miasteczko małe i urocze, znane szerszej publiczności ze słynnej fabryki porcelany. Lokalna legenda głosi, że nawet królowa angielska pija swoje 5 o'clock tea w filiżankach z tutejszej fabryki. Ale czad. Taka fabryka jest zarąbista i może to nie to samo, ale pamiętam, że jako dziecko, chyba to była jakaś wycieczka szkolna, tak mi się wydaje, byłem w takiej fabryce, gdzie się robi szklane rzeczy po prostu i robiliśmy wszyscy bombki, potem je malowaliśmy, no to takie jedno z tych wspomnień, które w ogóle pamiętam z dzieciństwa z jakiegoś powodu. A druga rzecz, którą chcę powiedzieć, to że ta koszula ma takie rysunki na sobie, czarno-białe w sumie. Wewnętrzne dziecko mi każe po prostu pokolorować to, ale wewnętrzny dorosły, który za to zapłacił, mi mówi, że no nie będę psuł koszuli. 100 metrów od chodzieskiego rynku mieści się z kolei kultowa niegdyś kawiarnia kameralna. 7 lat temu pod upadły już lokal przejęło małżeństwo, Leszek i Ania. Z tym, że Leszek jest właścicielem tylko na papierze. Podstawą mojej działalności jest antykwariat. To jest moja oaza spokoju. Tutaj się czuję dobrze. Wiecie, że ja kiedyś bardzo chciałem pracować w takim antykwariacie, albo w bibliotece na przykład. Ale tutaj wiecie, w antykwariacie są najczęściej używane stare książki po prostu. Tylko nie ma z jakiegoś powodu ofert pracy w ogóle w Krakowie w antykwariatach. Czy tam pracują po prostu ludzie z 50 lat cały czas i trzymają swoje stołki? Czy po prostu nie zatrudniają ludzi? Czy w ogóle antykwariaty jeszcze istnieją? Nie no, istnieją, bo zamawiam czasem książki stamtąd. Restauracją zajmuje się żona, a ja za biurkiem mam oko na całą restaurację. Niestety zazwyczaj pustą. Nie ma wiary, nie ma ludzi. Mimo kulinarnych ambicji pani Ani, miejsce funkcjonuje raczej jako pub. Ta restauracja obecnie nie ma dobrej opinii w mieście. Klientów na obiad jest bardzo mało. Przychodzą wyłącznie klienci na piwo. No, ewentualnie fast foody. Może właśnie dlatego, że nie proponujemy tych dań. No tak, no nie, no tak. Bo z reguły jak się idzie do knajpy, no to faktycznie knajpy mam na myśli restaurację. To jest takie uniwersalne moje słowo. Spokojnie. Uspokajam wszystkich, którzy już piszą w komentarzach, że mówię na coś knajp. Ale podstawą, żeby dosprzedać jakiś produkt, albo żeby pchnąć po prostu ten produkt, jest po prostu zaproponowanie. No najwyżej ci ktoś powie, że nie chce, ale już będzie wiedział, że takie coś jest. Więc jak one nie proponują, te panie nie proponują żadnych dodatkowych dań, no to nie ma się co dziwić, że ludzie tam na fast foody i piwo przychodzą. Klientowi nie podajemy karty, nie zanosimy jej. W efekcie przychody z kuchni to zwykle kilkadziesiąt złotych dziennie.
Jezus, ja jestem zmęczona już tym siedzeniem. Nic dziwnego, że pracownicy nie czują się przepracowani, a praktykanci ze szkoły gastronomicznej uczą się głównie sprzątać i zabijać czas. Matko Boska, ile tam jest ludzi na tej kuchni. Oni mają kilkadziesiąt złotych dziennie przychodu. Znaczy przychodu, obrotu. Przecież w kameralnej jest nawet szefowa kuchni. Grażyna nie wymyśliła ani jednego dania. Nie poddaje się moim sugestiom. Jest obrażona, widzę po niej niezadowolenie i odpuszczam. Zazwyczaj robię to sama. Ona do niej powiedziała, że my jako pracownicy mamy ją wszyscy gdzieś. Dobrze powiedziała. Aha, no to fajnie. Tylko czy te panie na pewno są świadome tego, że kamery to słyszą? To był błąd pani Ani od samego początku. Takie pobłażanie, a nie, do nas. A, do nas. Pobłażanie, to jest to. Żeby nie pobłażały, żeby pokazała, że jest. Bo też, wiesz, ona nie umie, jak ona się ubierze, jak mamy ją szanować, jak ona się ubiera. Ale to co, chwila, co to jest za argument? Czy ja dobrze to zrozumiałem? Jednym z argumentów, dlaczego one nie szanują tej szefowej, to jest jak ona się ubiera? Co to ma w ogóle do rzeczy? Muszę iść po coś do picia, bo po prostu zaraz się rozpłynę w tą pogodę. Jestem słabą szefową na pewno. Nie potrafię powiedzieć, jakie mam oczekiwania. Że nie potrafię komuś zwrócić uwagi. No nie ma tej takiej kontroli. Pani Ania po prostu też nie chce sprawdzać na każdym kroku. Z punktu widzenia pracowników, żyć nie umierać. I może w końcu dowiem się przy pomocy pani Magdy, jak to zmienić. Ciekawe, czy Magdzie Gessler uda się sprostać zadaniu? Co to za głupie pytanie? Proste, że się uda. Droga do Chodzieży była przepiękna, pełna jezior i lasów. A jaka jest Chodzież, idę zobaczyć. Powierz pełna, ciepła wiosna. Miasteczko żyje nową pogodą. Po raz pierwszy to ciepło dotknęło tego miejsca. A mnie się trafił znowu pawilon. A mi się trafił znowu pawilon i to takie załamanie, takie kurde, znowu muszę to robić. A to dopiero początek nowego sezonu. Gorąco, ja bym tutaj nie weszła nigdy. Gdyby pani mnie zaprosiła, mnie by tu nie było. Strasznie jest ciepło. No może przede wszystkim przywitam panią. Dzień dobry, no to, że pani mnie przywita, to się bardzo cieszę, ale... Jesteśmy do pani dyspozycji. To proszę włączyć w takim razie, bo nie rozumiem, jak można tu w ogóle... Panie życzenie będzie od razu spełniane. Ale to czemu one tam nie używają klimatyzacji tak na co dzień, nawet jak same kelnerki i kucharki tam siedzą? To jest kwestia oszczędności? Wiem co, im nie jest tam gorąco? No proszę, chłodzenie na życzenie dla wybranych. Główny nabieg jeszcze jest na dole, włącz. Ja włączyłam tylko ten górny, więc bardzo bym prosiła, żeby ten największy nabieg, ten na dole. Tak. No mam wrażenie, że te instrukcje były bardzo niejasne, bo ten chłopak bardzo sobie chyba nie daje rady z tym zadaniem, które dostał. Czyli to jest znak też taki, że oni nie włączają tej klimatyzacji za często. Mam nadzieję, że to tylko, nie tylko szum, ale również ich chłód. Dobrze, karpia smażonego na maśle, tak. Stroganow z kluskami francuskimi i ta dyska zakąsek, wątróbka po węgiersku i dras. Wszystko będzie odgrzewane w mikrofali. Jestem przekonany po prostu. Bardzo szybko, rozumiem wszystko. Najgorzej, że my nie mamy świeże wątróbki na dole, tam w tej niebieskiej zamrażarce jest jedna porcja wątróbki, przynieśmy. Ja biorę karpika. Proszę. Powinna wyjść pierwsza deska. Ja dam na tą deskę zakąsek. Nie bardzo wiem. Sery mam, a reszta... Co do tej deski zakąsek, to pamiętam jak byłem we Włoszech ostatnio, to można było sobie zamówić po prostu taką deskę i tam były różne sery, różne wędliny. To było tak dobre i tak tanie przede wszystkim, że aż byłem w szoku po prostu, bo dosłownie taka w restauracji po prostu taka deska kosztowała jakieś 11-12 euro. Miałem okazję też być na takim mini targu, powiedzmy. Tam na przykład płaciłem takiej pani 3 euro dosłownie, 3 albo 4. Nie pamiętam, bo płaciłem po prostu drobniakami i mogłem sobie spróbować każdej szynki, każdego sera, jaki po prostu ta pani miała tam w ofercie. I wszyscy, którzy zajmowali się takimi rzeczami, też brali taką opłatę. I wiecie, płacicie 4 euro i na przykład, nie wiem, no próbujecie sobie 10 różnych wędlin. Ciekawe, ile by to w Polsce kosztowało tak swoją drogą. Zradna szczerość do bólu. No, ale chyba nadchodzą posiłki. Już
świeże pomidory, świeża mozzarella. Niech to będzie jednak pod lato i niech będzie to mięso, ale tak wiesz, nie za długo smażone i nie tłuste, tak? Nie. Żeby było mięciutkie. Nie ma miejsca dla mnie. Co za cisza, dziewczyny? Rzeczywiście cisza. Ryby, wiadomo, głosu nie mają. Lecz może ktoś inny powie coś z jajem? Dawcik polega na żółtkach, samych żółtkach. Już podaj karpia zaraz. Plusem tutaj tej restauracji można nazwać to, że przynajmniej szefowa coś robi, tak? Chociaż czy ona tak robi na co dzień, czy jednak to jest tylko na pokaz? Wiesz, co to? Nie, karp smażony na maśle. Wszystko nie po kolei. Bo jakoś, rozumiem, że jej deski nie ma po prostu, tak? Nie, za chwileczkę podam deskę za kąsek. A co się tak dzieje, że tak długo? Tak kuchnia mi wydaje. Teraz słuchajcie mnie, dziewczyny, co idzie dalej? Deska jeszcze i tego... Okej, i tutaj się pomyliłem, bo nie jest to wszystko z mikrofali, ale mam wrażenie, że to wszystko jednak jest odgrzewane, no poza może kluskami, no bo ta pani robi to jakoś na świeżo, ale tak to mam wrażenie, że wszystko mieli gotowe i tylko odgrzewają. Ale podaj na dużej deskę. Trogono teraz kluskami, wątróbka po węgiersku poszła. Smaczne, ale surowe. Wątróbka po węgiersku, proszę bardzo, na ostro, z pieczarkami, papryką. I to jest przystawka? Nie. No to było na początku, jako przystawka. Widziała pani to? Tak. Po prostu podaję tak, jak kuchnia mi wydaje. Co nas będziemy podawać? Kuchenie stragonów. Momencik, dobra? Już jest. Słuchaj. Ja jechałam według twojego, bo mogłaś mówić, kotuś. Okej, dobra. Na przyszły rozmowę. Pani Grażynka stwierdziła, że po prostu, że to moja wina, bo ja tak napisałam zamówienie, które było... No w zasadzie to była jej wina, bo mogła to jakoś pogrupować, że najpierw to jeden, potem dwa, ale z drugiej strony kucharka powinna wiedzieć, że najpierw no, przekąski daje się na starcie. Po węgiersku, wątróbka. Wątróbki nie widać. Jakieś strzępki, czegoś twardego, ja tego nie będę jadła. Po prostu było za mało wątróbki w wątróbce, gdzie powinno być mniej tych przypraw, a więcej tego mięska. To jest moje zdanie takie. I dlatego... A moje jest takie, że nie powinna być przede wszystkim mrożona, tylko powinna być świeża, bo taka smakuje najlepiej. Na wstępie. Zdziwiona jestem karpiem, bo jest naprawdę wyśmienity, tylko niedosmażony, zwyczajnie surowe. Mój karp do dół by był. No i tu widzę, że reszta też było do dupy, no bo co? Deska chyba nie będzie już miała miejsca, bo ja już zjadłam drugie danie. Więc ja już dziękuję za deskę. Deski, już dziękujemy za deskę, tak? Za kąsek. No deska na deser? Ma być przekąska na deser? To nie jest wesele. Wypadek przy pracy, niestety. Jaki wypadek? No tak pani podziękowała za deskę. Aha. A szefowa se siedzi, no aha, no to w sumie to mam to w dupie. Po produkcie. Żeśmy mieli tylko tą karkówkę, no i ser. Tam jeszcze powinna iść wędlina. Były produkty, z tych produktów, które mamy, można było zrobić cudowną, wiosenną deskę. I tak deska stała się kością niezgody, obnażając tym samym autorytet Anny wśród kucharek. Trzeba było kolejno wydać. Pewnie, że tak. Tak chciałbym gotować już po gotowaniu, nie? To co to jest? Stragonów z kluskami francuskimi. To jest strożnik, tak? Mięso jest przygotowane za długo, gotowane. Nie da się tego jeść. Dziękuję bardzo, poproszę o dalsze danie. Te dania, które dzisiaj poszły, tak jak strogonow, poszedł pierwszy raz. Czyli za nami koncert debiutów. Chwila, pierwszy raz. One to mają w karcie i prowadzą restaurację i pierwszy raz ktoś zamówił w ogóle stroganowa kiedykolwiek. No ciężko jest w to uwierzyć. Straszne to było. Dobrą kuchnię pewnie zżarła trema. Ja bardzo dziękuję. A ten zraz rozumiem, że dochodzi. Oczywiście. Tak wielka ilość kucharzy, aż odebrała Magdzie Gessler mowę. Z wielką pokorą wysłuchamy pani. Ale ja nic nie mam do powiedzenia, ja poproszę o następne danie. Następne danie pani Magda poprosi. Proszę, smacznego. Boże trójki, to za koszmar. Ja jeszcze tak źle zrobionego zrada w życiu nie widziałam.
Ale wiecie, co jest najlepsze? Że w tym momencie to nawet one nie... Te kobiety na kuchni nawet nie muszą mieć wiedzy kuchennej. Tyle dosłownie przepisów w internecie są książki kucharskie z przepisami. Da się. Nieważne, czy to było 10 lat temu, czy 15, czy 5 lat temu. Nieważne. Jest tyle przepisów, że wystarczy raz, drugi, trzeci sobie spróbować dany przepis ugotować. Już będzie wiadomo, jak to robić, czy to jest dobre, czy to warto podawać w ogóle gościom, czy to jest poprawnie zrobione. A ci ludzie nic. Kompletnie. Na tym się skończyło. Na dzisiaj. I całe szczęście. Ja sobie pójdę do domu. Do widzenia Państwo. No cóż, podanie takiego jedzenia jest wyrazem totalnego braku szacunku dla gości, dla ludzi i braku wyobraźni. Dla mnie ohyda. Tak źle dawno nie jadłam. I tak brzydko. No nastawienie Magdy Gessler w tym odcinku jest po prostu oszałamiające. Słoneczny dzień, wydawałoby się, że powinno być tutaj pełno. Wygląda to na bar piwny, ale też z niego ludzie nie korzystają jako z takiego. Wygląda to na barek, na kawiarnię. Nie pachnie jedzeniem, nie przywołuje do tego, żeby zjeść tu obiad. Idę zobaczyć do środka, co tu się dzieje, dlaczego ta restauracja jest niczym, ani tym, ani tym, ani tym. Dzień dobry. Wszystkie dziewczyny mogę prosić? I właściciel. Na początek z marszu. Pod czujne oko wzięty zostaje bar. A wiecie, że to jest dosyć niesamowite, w jakim po prostu stanie jest ta restauracja, w jakim stanie jest ten budynek. Bo to nie wiem, czy to jest kwestia, że te panie po prostu nie mają pieniędzy na remont, na generalny remont, bo tutaj by się wszystko przydało wymienić. Po prostu nie zwracają zupełnie na to uwagi i myślą, że inni też nie zwracają uwagi. Może się przejdziemy razem. Dzisiaj nie. Wiesz co, może weźmiemy kartkę i ołówek. I spisujemy. I spisujemy, ja wartość wymiany tego bratu, dobrze? Bardzo się proszę. Ten kawałek 30-20 zł, nie więcej. Tutaj brak taśmy. Ten brak taśmy kosztuje ile? 10 zł? Jest taka taśma, tylko wystarczy mieć chęci i to przykleić. Dobrze, 10 zł taśmy. Wymiana zlewu. No myślę, że to jest w całości 120 zł i 120 zł. Zabudowanie tych kabli, jak będzie 300. Pomalowanie tego pod spodem, no powiedzmy sobie stówkę, no już max. Okleina do tego 20 zł. Proszę teraz podliczyć te koszty. 770, 790. No to wy możecie powiedzieć na przykład, że to jest mało, tak? Że to jest mało pieniędzy, bo to tam, o Boże, tam 8 stówek zapłacą i mają gotowe. Ale z drugiej strony to jest pewnie miesięczny utarg tej knajpy. Bierać na tą restaurację, bo naszą wizytówką, poza tym, że my dobrze wyglądamy, jest to, gdzie jesteśmy. Bo mi się tu po prostu zajebiście nie podoba. Stoły wyglądają jak po powodzi, jak utopione po prostu w brudnej wodzie do mycia podłogi. Jest po prostu tak jak składowisko brzydkich, starych, zniszczonych mebli. Dziewczyny nie mają warunków do pracy, nie są szkolone, że powinny... A muszę zapytać, czy one chcą być szkolone. Luzynka, wyjdź proszę. Ale niech pani je zostawi w spokoju. Nie, ja pani tylko chcę coś powiedzieć, pokazać. Czy Lucyna jest dobrze ubrana do obsługi klienta? A to już jest pani sprawa, nie? Nie, ja jej kazałam zdjąć to dżinsowe wdzianko, a Lucyna mnie nie słucha. Ona wychodzi, czaska drzwiami. To dlaczego nie? No ale czyja to jest wina? To jest wina tej szefowej przecież. To jakby, co Magda Gessler ma tutaj zrobić? Wie pani co, no nie, to ma być konsekwentne. Bo jestem mamusią, bo tak, jestem dobrą mamusią. No ale wychodzi to tylko na złe wszystkim. Wychodzi na to, że ja nie śpię w nocy, ileś tam nocy. Ale sprawa się załatwia raz, a dobrze. No to chciałabym się nauczyć, jak nauczyć, żeby być komunikatywna. Że w ciągu godziny mają się przebrać jak kelnerki. Kropka. Ale one tego nie zrobią. Lucynka, wyjdzie czasnie drzwiami, zaleje się do łzami, ja wracam i je proszę. Lucynka, wróć na zebranie. No nie można prosić, nie prosić. Magdo, dziękuję. Wydaje się... Ale one się wszystkie tam śmieją za barem. W ogóle ta Lucynka, o której mówią, też się śmieje. Tamte kobiety za barem też się cały czas śmieją. No trochę taka parodia wychodzi z tego. Nie, coś, co pani powiedziała, bo chciałam, żeby usłyszały one takie coś. Uświadomiło mi to, że muszę być konsekwentna, wymagająca i bezwzględna. I nie wiedziała pani o tym wcześniej, tak? Pani Anno, 51 lat. Nie wiedziała pani o tym, że trzeba być konsekwentnym jako szefowa, tak? Dziękuję. Ale co dziękuję? No to za pani to, bo tego nie wiedziała. Ale ja mam to pani pretensje, nie do niej. Okej, przyjmuję to wszystko na swoje barki. To, że pani przyjmuje, to nic nie znaczy. Pani się bawi w restaurację, czy pani ma restaurację? Dziewczyny, czy ja się tutaj bawię?
Ale niech pani tak nie robi do personelu. Przepraszam? Bo pani jest w kretyńskiej sytuacji. Bo to jest tak... Przecież one co one mają teraz zrobić? Ja tutaj mam fotel. One się obrócą i wyjdą i będą miały powód, ponieważ pani w tej chwili nie zrobiła tego, co do pani należy, a ich odpowiedzi w tej chwili są wymuszone. Kropka. Mogę was prosić, dziewczyna, do mnie? Wszystkie idą na dywanik i teraz pewnie będą pytania, ale o co tak naprawdę chodzi? Dlaczego nie szanujecie szefowej? Czy wy chcecie tu pracować tak naprawdę? Dlaczego to nie idzie, to jedzenie, to wszystko? Dlaczego to jest tak puste? Bo problem jest w kuchni, a nie z restauracją. Jeżeli już ludzie przychodzą tylko się napić, to czyli coś jest nie tak z jedzeniem. Czyli winny jest zawsze ktoś inny. Standardowa wymówka wszystkich kelnerów, zawsze. Proszę, na białym talerzu pasztet z orzechami. Bez sałaty. Proszę, Lucynka. Z czego jest zrobiony pasztet? Nie mam pojęcia. Nie wiesz. Jak chcecie być kelnerkami, jak nie macie pojęcia, co sprzedajecie gościom? Krytykujecie kuchnię, że jest niedobra. I teraz gość przychodzi i mu nie smakuje. No i co się dalej dzieje? Ale ty nie wiesz, z czego to jest zrobione. No jak co się dzieje? Kelnerka mówi, że... No przepraszamy bardzo i zwala w całą winę na kuchnię oczywiście. Masakra, te kelnerki są po prostu do wymiany wszystkie. Na pewno się przyzwyczaiłyśmy do sprzedawania piwa, bo więcej sprzedajemy piwa niż posiłków. Powinniśmy znać potrawy, które podajemy, z czego jest zrobione. No po prostu znać to, co się podaje klientowi. Na piwo to wiadomo, nalejesz, podajesz. Spytasz tylko jakie. Nie pytają, z czego to jest, co jest w środku. Może ta pani powinna zmienić fach? Może powinna zostać barmanką w jakimś pubie, a nie kelnerką w restauracji? Skromna, ale uważam, że czysta, to jest oczywiście... A pani co robią? Proszę siedzieć. To jeszcze pana kuchnia. Proszę usiąść, co pani robią? W tej chwili siedzimy. Jasne, bo ile można leżeć? Ile czas pani pracuje? W ogóle ile pracuje? Tu. Tu? W czerwcu będzie 5 lat. A pani? Ja tutaj pracuję 2 lata. Dobra, niech pani tutaj siedzą. Zapraszam dalej. To jest bardzo taki piekarnik stary, który tam kupiłam gdzieś w sprzedaży, ale piecze cudownie. Kto go myje? Zależy, kto podejdzie pierwszy. Ja bym odpowiedział, że nikt. Na mój przyjazd jest bardzo sprzątnięty. Może w ogóle macie w zwyczaju, że jest czysto. Magdo, tu się nic więcej nie robi, tylko się sprząta. Jest czysto. I zapraszam tam. Tam jest najciekawiej. No, pies śpi na tym potem? Nie, tam jest ładnie. Ja tam śpię. Aha. A tu pani śpi? Ja tu śpię. Był okres, że właściwie tutaj mieszkałam. Tutaj mam swój telewizor, ten mąż mi zainstalował, żebym mogła się edukować. To jest moja cała edukacja. Proszę spojrzeć. Żebym mogła... Chwila, co? Zainstalował telewizor, żebym mogła się edukować i to jest jej cała edukacja. Swoją drogą ktoś mi kiedyś napisał taki bardzo mądry komentarz, że jak chcę się czegoś nauczyć, to żebym częściej telewizję oglądał. Ja uważam, że to nie jest dobry pomysł, żeby się uczyć czegokolwiek z telewizji tak naprawdę. Wersja kuchni polskiej. Od mojej mamy. Zabieramy panią i panie kucharki. Zabieramy wszystkich, młodzież idzie ze mną, chodźcie. Idziemy. Na pogawędkę i pytanie. A propos edukacji, pora sprawdzić, czy nauka nie poszła w chodzieskie lasy. Może mi powiesz, podasz mi przepis na kurczaka po polsku. Dobra, następny. Nie wiem. Kurczaka po polsku? Nie mam pojęcia. A ty? Nic mi to nie wiem. Ja też mam odpowiadać, że myślałam tylko młodzież. Nie. A chwila, nauczmy się czegoś. Kurczak po polsku, zaraz wam powiem. Pierwsze co mi wyskoczyło w Google, kurczak nadziewany po polsku. Składniki, jeden duży kurczak, jedna wątróbka kurza, 100 gram masła, jedno jajko, jedna bułka czerstwa, dwie szklanki mleka, jeden pęczek świeżego kopru, jeden pęczek natki, pietruszki, 3 ząbki czosnku, sól, pieprz, musztarda, majeranek. Boże, co ja czytam, jaka musztarda, gałka muszkatołowa. To wcale nie ma dużo składników. Wystarczy, że byłoby to napisane gdzieś u nich w jakimś notesie, czymkolwiek. Pani jest ich nauczycielką, gdzie dlatego tu przychodzą na praktykę. Jak się robi sznycel cielęcy? Nie mam pojęcia. Karp po żydowsku? Nie wiem. Pomijając obróbkę brudną, filetowanie, no to sól, pieprz, smażymy z jednej i z drugiej strony na panierunek mące. Źle. Przepis na podstawowe kruche ciasto.
wariuje! Jesteśmy w totalnej d***, ponieważ wy nie macie zielonego pojęcia o kuchni. Bo to już nie chodzi o to, że się tego nie robi, ale się o tym czyta, bo jesteście w tym zawodzie, więc powinniście być zainteresowani. I to jest właśnie to, o czym mówię od początku odcinka, że wystarczy, są książki kucharskie, jest przeglądarka w internecie, jest mnóstwo innych rzeczy, z których można te przepisy brać, a oni zajmują się kuchnią i tego nie robią. Na przykład siebie rozumiem, ja nie mam nic wspólnego z kuchnią za bardzo, poza nagrywaniem oglądania tego programu, ale oni w tym siedzą, tak? Są na w ogóle praktykach. Tamte panie są w ogóle kucharkami w restauracji, to powinny coś tam wiedzieć, nie? Albo umieć szukać. Co robisz, jak zaczynasz robić chłodnik litewski? No najpierw przeprowadzam obróbkę czystą ogórka. Przeprowadzasz obróbkę czystą ogórka, zwariowałeś. Czego jest uczą w tej szkole? Chodźcie, ile czasu jesteście tu na nauce? Tu jesteście, 2 lata, w tej restauracji? No. I to jest koniec szkoły. Grażyna, to co ty im robisz, że ty ich nie uczysz? No uczę, nie uczę, uczę. Kto lubi, umie robić leniwe pieragi? Dzisiaj robiły dzieci na obiad kopytka. Poproszę jedno kopytka. Ja zawsze mówię, że winny się tłumaczy. No ja nie mam nic w tej chwili na swoją obronę, bo to, co mogę, to dzieciom przekazuj. No z tym bym tutaj polemizował i to ostro. Jeśli oni powiedzieli, że są 2 lata już na praktykach, 2 lata, a Magda Gessler ich spytała, jak zrobić kruche ciasto i nikt się nawet nie odezwał, to czyja to jest wina, że oni nic nie umieją? Mam wrażenie, że Grażyna nie ma entuzjazmu, że ona się już wypaliła. Że albo podkręci, że zacznie ją to od nowa rajcować, albo nic z tego nie wyjdzie. Jezus Maria, jakie to duże. Twarde. Tak pani Grażyna uczyła? Znaczy się, my tak zrobiliśmy, za bardzo nie wyszedł. Może to klejka. Makabra. Tu kuchnia nie istnieje. Ale ja tak coś powiem do tych kopytek. Ja lubię, jak są lekko takie żujowate. Że o to chodziło, mówiąc mordoklejka, być może to ciasto się ciągnęło po prostu. Ale ja lubię, jak są takie lekko gumowate. Ja nie lubię, jak są takie, wiecie, taką mają strukturę ziarnistą czasami. Ja lubię po prostu, jak są takie gumowate faktycznie. Niestety według mnie oblali, niczego się nie nauczyli. Stan wiedzy restauracji i również szefowej kuchni jest na poziomie 0. Nie, może robić 4 rzeczy dobrze i sprzedaje na weselach, ale do utworzenia restauracji jest stanowczo za mało. Ja powiem zupełnie szczerze, albo się wyspecjalizujemy w 2-3 daniach, będzie pani żyła z wesel. Te 2-3 dania, oni jutro je poznają razem ze mną i się ich nauczą, ale to jest jakiś... Ja nie wiem, jak pani może trzymać taką szefową kuchnię. To właśnie to jest problem, że ja nie umiem kogoś zwolnić, bo nie umiałabym spojrzeć rano w lustro i pomyśleć, że ktoś nie ma na zapłacenie mieszkania. Ale to też trzeba dbać trochę o siebie, bo co jeśli ta szefowa nie będzie miała na zapłacenie mieszkania? Trzeba wziąć siebie pod uwagę. W jaki sposób to ma działać, jak ona ma w dół? Ona tej młodzieży niczego... Ty widziała pani to? Stuknąć je w głowę, można tym kopytkiem. Pomoże mi pani Magdo. Nie wiem. Nie wiem, czy pani mogę pomóc. Ponieważ pani przyjmuje ludzi... A proszę powiedzieć, czy problem tkwi we mnie? Tak. Braku rygoru narzuconego sobie samej, braku dyscypliny. Pani wszystko wybacza, odpuszcza, tłumaczy. No nie można, trzeba wymagać. No, wprowadzić jakąś jakość, jakiś standard. Ale wydaje mi się, że powinnaś myśleć o zmianie szefa. Czy mam ją, bo może, że wydaje mi się, że sama nie dam rady z Elą tego uciągnąć. No, nie umiem zrobić garmażerki, bo nie jestem przecież fachowcem. Ale być może osoba, którą ona zatrudni na miejsce tej poprzedniej szefowej, będzie umiała to robić i będzie to umiała robić lepiej. I wyjdzie wszystkim to na dobre. W pionej restauracji, jak stary niedźwiedź, po prostu śpi. Ludzie, młodzi ludzie, w ogóle nie wiedzą, po co tu są. Szefowa kuchni też nie do końca. Właścicielka zainteresowana wszystkim fruwa i nic z tego nie wychodzi. Wczorajszy dzień dało mi się we znaki. Zrozumiałam, że zmiany tutaj będą do przeprowadzenia bardzo, bardzo trudne. Mam nadzieję, że one również zdarzą się w środku każdego z pracowników. Ale ulala, zwróćmy tu uwagę na outfit pani Magdy, bo dzisiaj się ubrała tak młodzieżowo na ten trzeci dzień. Dzień dobry. Dzień dobry. Poprosimy cały zespół. Posłuchajcie, przystępujemy do zmian. Ta restauracja będzie restauracją wielkopolską. To będzie wielki domowy kredens z talerzami. To będzie sala beżowo-biała.
z odrobiną elementów czerwonych. Dania, które przygotowujemy na jutro, są niby bardzo proste. Botwina z jajkiem i na pewno będzie kurcze po polsku. Do tego będą kopytka i bardzo proszę o głębokie zaangażowanie. Ja się teraz tak zacząłem zastanawiać, poza tym wszystkim, co się dzieje teraz na ekranie, ta kuchnia, ta restauracja ma kilkadziesiąt złotych u targu dziennie, kilkadziesiąt, nie kilkaset, kilkadziesiąt. To powiedzmy nawet tak na szybko licząc, 90 złotych powiedzmy, albo nawet, Jezu, dajmy sobie nawet 99 złotych, żeby było taka maksymalna kilkadziesiąt złotych, razy 30 dni. To jest 2970 zł. Zapłacić rachunki. Trzeba zapłacić ZUSy, VAT-y, podatki inne. Trzeba opłacić ludzi. Z czego ci ludzie tak naprawdę żyją? Oni tam pracują za darmo? Ta właścicielka też nic nie zarabia zupełnie na tym interesie? Prosta, a przepisy lokalne. Mimo to rozpoczynają się gorączkowe poszukiwania. Nie ma tej kopyt. Nie myślcie tak? Matko święta, jaka stara książka. I to widać, takie pożółknięte strony, ta mała czcionka. Ta książka ma tak z 50 lat na oko. No i co? Polska przepisna kopytka? Cóż, kopytka wyraźnie utknęły w martwym punkcie. Pani Aniu, zabieram panią i kuchnię, a kelnerki idzie na konie. No panie, wyglądają fantastycznie, moje gratulacje. Dziękujemy. Zapraszam. Pani Grażynko, zapraszam. Załogę wyraźnie trzeba pobudzić. Na przykład wycieczką do słynnej chodzieskiej fabryki porcelany. Ja sam bym chciał do takiej fabryki pojechać. Ale mamy już pierwszy sukces. Kelnerki się przebrały, tak jak mają wyglądać. Dobrze, zapraszamy serdecznie. To jest oddział, na którym dekorujemy nasze wyroby. Malujemy. Będzie to świetna zabawa i świetne odprężenie również dla Państwa. Poprzez formę plastyczną mi jest bardzo łatwo jako malarce ocenić, co w Was w środku tak naprawdę siedzi. Ja będę bardzo dużo o Was wiedzieć w momencie, kiedy zobaczę taki udekorowany talerz. Dobrej zabawy. I to jak dotąd, we wszystkich sezonach i odcinkach, które oglądaliśmy na tym kanale, to jest chyba najlepsza forma rozrywki, jaką oni wymyśleli dla załogi kiedykolwiek. Koncentracja, cisza jak na maturze. Doprawdy, jak się bawić, to się bawić. Aż trudno przekrzyczeć wesołe żarty i śmiechy. Z drugiej strony, powaga i sumienność załogi kameralnej jest naprawdę godna podziwu. Podpisać się trzeba, tak? Dziękuję bardzo i idziemy do restauracji popracować, pogotować. Dziękuję Państwu bardzo. Do następnego razu. Ale to co, nie biorą ze sobą tych talerzyków? Bardzo miło spędziliśmy czas. Odeszły jakieś nerwy, stres na pewno. Wyluzowałyśmy, jak malowałyśmy na talerzach. Bardzo dziękuję Pani Magdzie, że po prostu mogłam być tam. Bo ja tutaj krótko mieszkam i nie miałam takiej okazji tam być i pewnie bym nigdy nie była. Teraz małe dzieła sztuki muszą trafić do pieca, a po wypaleniu na stół. Aha, okej, dobra, to już rozumiem. To jeszcze nie koniec zabawy z talerzami. Po prostu mięso się zamknie, nie będzie z niego smaku i rozum będzie mętny. Masło wyjmijcie z opakowań i zaczniecie je ubijać. Macie dużą ubijaczkę czy nie? Nie, ora. To znaczy, że musimy mieć na jutro prawdziwą maszynę. Trzeba kupić robota kuchennego. Inaczej nie zrobimy tego. Dobra, zaraz zadzwonimy do Leszka i to załatwimy. Weźcie wątróbki, czy obsmażycie na maśle. Jeszcze mam pytanie. Pasztet z samej wieprzowej i z tego boczku. Tak. Okej. Okay. Ale przed czemu ta pani ma takie martwe spojrzenie trochę? Jakby była cały czas znudzona po prostu tą pracą, tym wszystkim. Ale oczywiście nic nie mam do tej pani, no. Każdy ma po prostu spojrzenie takie, jakie ma. W związku z tym uważam, że zdarzyło się rzecz nieprzyzwoita, że was niczego nie nauczono. A z waszej strony nieprzyzwoita jest brak ciekawości. Kompletnie nieprzyzwoita. Ja zapominam to, co widziałam, a wy zaczynacie się interesować, oglądacie programy kulinarne, czytacie książki. Zaczynacie albo się w to angażować, albo spływać mi stąd. Dobra? Madziu? 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 Dobra. Zjebka była motywująca. Mnie się przydać parę książek, poczytać w internecie, a tak naprawdę się obijaliśmy przez te dwa lata. Będzie trzeba się przyłożyć więcej, aniżeli teraz, do tej pory, to co robiła, żeby tą młodzież jako wyszkolić, żeby to wyszli
na ludzi, na tych małych kucharzy, którzy potrafią cokolwiek ugotować i zrobić. W czas, nie? Na takie... Naprawdę, żeby ta pani doszła do takich wniosków i ci ludzie, co już 2 lata są na tych praktykach, też doszli do takich wniosków, to naprawdę do tego wszystkiego trzeba było Magdy Gessler. Dzień pełen pracy i szansy na sukces. Wszyscy się będziemy starać, żeby dzisiejsza kolacja była najlepsza z najlepszych w odzieży, na pięknej porcelanie. Witam. Dzień dobry, Grażyna. Cześć ci. Naprawiamy rosół. Już mówiłem to w jednym odcinku, ale zawsze mi się podoba, jak oni w tych wielkich garach to wszystko gotują. To się zakłopotana strasznie, naprawdę. Dlaczego? Trzeba być asertywną. To jest trudne. Ty musisz, jeśli bierzesz młodych ludzi do siebie, być dla nich przykładem. Ty chcesz, żeby ci ludzie, ci młodzi ludzie mieli dobre życie, dobre zasady, zdrowe zasady. A załoga potrzebuje kapitana, który będzie dbał o dzieci i je uczył. Czyli musi pani po prostu wymagać od ludzi, spokojnie, bez nerwów i się uspokoić. Jak lata od sasa do lasa. Tak, i tak biegam ciągle. Jestem ale od wszystkiego. Musi pani stanąć w jednym miejscu i zastanowić się, na czym polegają te rzeczy, które się pani nie udają, bo mnóstwo rzeczy się pani na pewno udaje. Okej. Proponuję zacząć myśleć o konkretnych zadaniach, tak? I to już jest fajne, co mi pani powiedziała, że mam jasno sobie oddzielać czarne od... Z jednej strony cały czas można mówić, że ta właścicielka, no fajnie, że ona zrozumie, że ona jest jakby otwarta na zmiany, super, fajnie, tylko czy naprawdę ktoś musiał jej powiedzieć to, co ona ma robić? To ktoś też musi jej mówić na przykład, żeby, nie wiem, lewego buta na lewą stopę zakładała, a prawego na prawą, czy z tym sobie radzi akurat sama, zdecydowanym o tym? Słuchaj, idziemy pracować, bo one nie dadzą sobie rady z tą kolacją. Jak nie włożą tego kurczaka do pieca, to będę miała niezłe jaja. Tymczasem restauracja już nabrała porcelanowego charakteru. Zadowolona z wystroju? Tak, bardzo. Cudnie. No dobra, idziemy do kuchni. A to jest cudne. To? Ciepło, klimatycznie, przyjemnie. Dobra, ja się przebieram. Cudny wystrój polepsza nastrój. Więc żeby go nie zepsuć, pora przejść do farszu. O kuźwa, ile kurczaków tam leży. Sedna dzisiejszej kolacji. I teraz wsadzaj tam takie kaszanki. Kaszanka. No, dawaj śmietanę. Już? Już. Fajnie pachnie. Załatwił. Stop. Stop, stop, stop. Chałki. Jedną. Odrobina bułki tartej, żeby ten farsz nie był za żart. Teraz delikatnie mieszasz. Im mniej się i krócej miesza, tym lepiej, bo nie opada puszystość tego. To jest cały sekret kurczaka po polsku. Ma być tyle zieleniny, ile farsz. Kurczę, no to będzie dobre na pewno. Tą masą będziemy faszerować teraz kurczaki i zaszywać albo zapinać. Dominika. I co dobre zrobi? Dobre. Przez praktycznie około roku nie umiałem zrobić tak naprawdę kopytek, a przez 4 dni teraz. Nie robię... miałeś, ale wykonywałaś źle. No właśnie, a teraz praktycznie po tych 4 dniach robię dobrze i wyszły i każdemu smakowały. Z jednej strony takie nadziewanie kurczaka jest turbo obrzydliwe. Z drugiej strony, no to potem smakuje zarąbiście, więc ktoś to musi robić. Zmieniła się w przytulną i elegancką restauracyjkę. Nijaki bar nabrał charakteru dzięki lustrom i lokalnej porcelanie. Wcześniej raziły kontrasty i brak pomysłu na całość. W kawowo-makowych barwach kameralne jest bardzo do twarzy. Zniszczone meble odeszły do lamusa. Teraz rządzą eleganckie nakrycia, nowe krzesła i świece. Zniknęły toporne obicia kanap i kącik roślinny. Teraz dominują beżowe narzuty i powiększające przestrzeń lustra w białych ramach. Zniknął też stół bilardowy. Nikt już nie pomyśli, że to podrzędny pub. W oknach zamiast paproci pamiętających czasy PRL-u pojawiły się zazdrostki.
Teraz w kameralnej jest naprawdę kameralnie. No moim zdaniem zmiana na plus, na pewno. Chociaż ten kurde stół bilardowy był tam takim fajną taką odskocznią, nie? A napiszcie w komentarzu, czy wam się podoba ta zmiana. Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni botwinką, bo w domach rodzinnych ta zupa była gotowana przez nasze mamy, a nie jest to kultywowane w tej chwili. I zostało nam to przypomniane. Botwinka jest rzeczywiście na tą porę roku, to jest fantastyczny pomysł. Sam robi trasze, ale czegoś takiego nie potrafi. Muszę się dowiedzieć, jak to było zrobione. Pokażcie mi kurczaki, w jakim one zostały. One są już stanie do jedzenia. Mięciutkie. Miodzio. Wygląda na to, że kurczaki po polsku przebojem wejdą do nowego menu. Raz kurczak. No, na pewno będą przebojem przez ten jeden dzień, przez tą jedną kolację. Tylko pytanie, czy oni będą się aż tak kurczowo trzymać tego przepisu, żeby pociągnąć to przez kolejne tygodnie. I od małżonki wymagało bardzo grubej skóry i twardej ręki. Cóż za zaskoczenie. Moje doświadczenie z Wielkopolską dotychczasowe było takie, że to ludzie stateczni, spokojni, bardzo przewidywalni, a tu absolutny wulkan energii, tłuczone talerze, które dają szczęście. I mam nadzieję, że szczęście to będzie najważniejsze. I jak wrócę, jedzenie będzie smaczne, a restauracja będzie miała dużo szczęścia i dużo gości. Nie mówmy, że hop, zaraz się może okazać, że na przykład szefową kuchni się tak pokłóciły, że już nie ma kto gotować. Jestem w chodzieży, pogoda jest cudowna, a kameralna restauracja okazuje się, że jest bardzo kameralna. Jest trochę osób, drzwi otwarte, kolorowo, a czy smacznie? Idę zobaczyć. Dzień dobry. A kto ja został z tej kuchni po tej rewolucji? Zmieniło się. To znaczy? Nie ma Grażyny, mamy Kaśkę. A co się stało? Dlaczego nie ma Grażyny? No doszłyśmy wspólnie do porozumienia, że lepiej, jeżeli... Wspólnie to znaczy? Ja z nią. Grażyna jest w tej chwili na urlopie wypoczynkowy. No i ona chce nas opuścić, także... Właściwie moje słowa są tutaj zbędne. Przystawka pasztet, jak to ten pasztet? Botwiny, kurczak faszerowany i tempo. Dziękuję bardzo. No i teraz ciekawe, jak nowa szefowa kuchni się w ogóle w tym wszystkim odnajduje. Kurczę, trochę przewidziałem, że ta szefowa kuchni odejdzie stamtąd, że się pewnie pokłócą albo coś w tym stylu, no i się niestety stało. No to wiosennie wygląda, jest to bardzo smaczne. Za to Daniel, gratulacje. Cudowny, Cumberland, zjawiskowy. Nasza nowa kucharka, która do nas dotarła nie tak dawno, wydaje mi się być osobą bardzo fajną. Jest bardzo energiczna, ma pomysły. No a botwinka to jest Francja elegancja. Świeża, zabite śmietana prawdziwa, nie homogenizowana. Brawo. Nie są to lata z pewnością 70. Uważam, że to jest fajne. Czyli co? Zmiana na plus na to wychodzi. Czyli widzicie, wystarczyło się pozbyć kucharki, już jest inna atmosfera, cały czas są dobre produkty. Jeden prosty chwyt. Nie znaczy, że jest niesmaczny, natomiast brak mu chrupiącej skórki, za mało pietruszki, ładniejszy kolor jest niż był, ale kuchnia jest bardzo smaczna. To znaczy, że jest dobrze. Są fantastyczne. Pod wrażeniem jestem pasztet. Najbardziej satysfakcjonujące jest to, że gotujemy. Codziennie od rana. Mamy klientów, którzy przychodzą do nas przede wszystkim zjeść, a nie wypić piwa. Dzieci gotują i to jest fantastyczne, bo po tych 2 latach będą potrafili nie tylko posprzątać, ale zrobić świetne kopie. No rychło w czas, nie? Już tam są 2 lata i nic nie umieli. I nagle się w te 4-5 dni nauczyli więcej niż w ogóle przez ostatnie 2 lata. To jest straszne. Ale przynajmniej dobrze, że ta knajpa się utrzymała, ta restauracja. Zmienili szefową kuchni, co wyszło im bardzo na plus. I napiszcie mi w komentarzach, czy ta restauracja dalej istnieje, czy nie. Czy niestety padła z jakiegoś powodu.